Radna niezależna Małgorzata Jacyna-Wit uważa, że sprawa budowy Alei Kwiatowej jest bulwersująca dla wielu mieszkańców, dlatego że termin oddania projektu do użytku został przesunięty o rok. W oficjalnym zapytaniu radnej czytamy, że ogłoszono zakończenie prac, a od 7 tygodni trwa naprawa usterek. Terminy w Alei Kwiatowej zostały znacznie przekroczone. Do tego wszystkiego poświadczano tam nieprawdę, czyli w momencie, kiedy zakończono już całe prace, oświadczono, że ta praca została zakończona, wszyscy widzieliśmy, że prace trwały nadal. W związku z tym jest to działanie na niekorzyść miasta, jest to poświadczanie nieprawdy i tą sprawą bezwzględnie powinien zająć się prokurator. No, dodajmy do tego, że nastąpiła także zamiana materiałów podczas realizacji tej inwestycji, materiałów na znacznie tańsze. Radny PiS Marek Duklanowski przedstawił swój komentarz w tej sprawie. Gdy pójdziemy do lasu, wbijemy szpadel, to na 99% nic tam nie będzie pod spodem, ale w mieście na 99% będzie właśnie coś pod spodem. I tak było w tym przypadku. Niestety, termin został wydłużony w sposób rzeczywiście znaczny, natomiast no, trudno dzisiaj mówić o tym, że szukać drugiego dna, że to, nie wiem, może Erbut chciał coś zrobić, albo miasto, bo przecież miasto jest znowu nierzetelnym inwestorem, miasto okrada mieszkańców. No, w takiej retoryce pani radnej Jacyny-Wit dzisiaj, gdybyśmy się mieli poruszać, to naprawdę również ten deszcz, który dzisiaj mamy i wiatr i to, że jest zimno, to rzeczywiście jest jakaś sprawka prezydenta Krzystka. Za to do prokuratury powinniśmy trafić wszyscy. W ogłoszonym zapytaniu radnej czytamy dalej, że ZDITM jako inwestor jest instytucją miejską. Stąd Małgorzata Jacyna-Wit uważa, że niemożliwe jest, aby wszelkie te działania odbywały się bez wiedzy i zgody prezydenta Szczecina. Aleja Kwiatowa będzie w dalszym ciągu taka, jaka jest, czyli aleja betonowa, nie Aleja Kwiatowa. Nigdy nie byłam zwolennikiem wyrzucania z Alei Kwiatowej kwiaciarek. Niestety zwyciężył w Szczecinie, zresztą jak zwykle, beton i asfalt. Sama Aleja Kwiatowa będzie w dalszym ciągu, będzie jakby wyrzutem sumienia nas wszystkich, jak można zniszczyć coś, co było piękne i stanowiło pewną tradycję Szczecina i zamienić na coś, co jest przykładem nieprawości, niepraworządności i po prostu zwyczajnej bezmyślności. Zapytaliśmy przechodniów, co sądzą o nowej Alei Kwiatowej. Ja wiem, czy ja bym chciał coś zmienić. Chyba nie. Tutaj brakuje ogródków, które były kiedyś. Nie podoba mi się. Wolałam tamte kwiaty niż tą brukowaną tutaj ścieżkę. A to szklanne, to ładnie by wyglądało, jakby tam małpy wpuścił. To byłaby rzeczywiście ciekawa dekoracja. Teraz to już nie ma co zmieniać. To 7 milionów to jest włożone. To kosztowało 7 milionów, czytałam w prasie. No cudu nie ma. Zawsze coś nowego w Szczecinie, ale szczególnego nic nie ma tutaj. Ogólnie zajmuję się brukarstwem i w ogóle nawet kostka nie jest równo ułożona, więc różne elementy tutaj nie są do końca tak dokładnie wykończone. Opozycja mocno krytykuje postępowanie radnej, uważając, że przy każdej budowie mogą znaleźć się usterki, a z czasem ludzie przywykną do nowej inwestycji. Ja widzę tam szereg rzeczywiście takich rzeczy, które można byłoby zrobić lepiej. Natomiast straszenie dzisiaj wszystkimi różnymi środkami, którymi można straszyć, czyli Rada Miasta do prokuratury, Prezydent Miasta do prokuratury, wszyscy mieszkańcy miasta do prokuratury, no to ja uważam, że to nie jest ta droga. No. Jednak radna niezależna podkreśla, że chce być aktywna i zrobić coś dobrego dla Szczecina. Jestem radną, miesięcznie mam wypłacane 2,5 tysiąca złotych swojego uposażenia jako radnej. W związku z tym uważam, że każdy radny ma obowiązek nadzorować pracę prezydenta i wywiązywać się odpowiedzialnie i odpowiednio z tej pracy, a nie siedzieć w ławce podczas sesji, przepraszam za kolokwialne określenie, ale dłubać w nosie, brać pieniądze i nic nie robić. Niestety nie uzyskaliśmy komentarza ZDITM-u w tej sprawie.